Jak ogólnie samopoczucie po tych mistrzostwach świata? Już opadły wszystkie emocje? One dość szybko opadły, myślę, że jak coś tam, jakieś zalążyte emocji cały czas jest, natomiast szybko, żeśmy zeszli na ziemię, już od wtorku był normalny trening, zawodnicy w pełni sił przystąpili do treningu i do przygotowania do kolejnych zawodów. To, co dzisiaj pokazywał tutaj Kamil Stoch, no to coś niesamowitego, tak nie pamiętam tak odskakującego polskiego skoczka rywalom. Ja pamiętam, aczkolwiek faktycznie te skoki dzisiaj były bardzo dobre, bardzo skuteczne, przede wszystkim ze strony Kamila skakał tak, można powiedzieć, jak nakręcony. Dlatego właśnie decyzja o odpuszczeniu tych kwalifikacji? No one były tutaj do niczego niepotrzebne w tym wypadku. Mamy pogodę taka, która tutaj nie do końca jest pewna, jest i była w przypadku Kamila trudność z doborem rozbiegu, bo szczególnie w tej pierwszej serii ten rozbieg był zdecydowanie za wysoki. No nie spodziewaliśmy się aż takiego skoku na początek. Stwierdziliśmy, że to jest na tę chwilę niepotrzebne, bo skoro skoki są dobre, powtarzalne, to warto zachować takie dobre czucie na kolejne skoki już w konkursach. Czyli on nic z tej swojej formy sprzeda co nie stracił. No dlaczego miałby stracić? Przyzwyczailiśmy się do tego, że komplet zawodników jest w konkursie. Właściwie nawet już nikt nie odnotowuje tego, że wszyscy awansują, ale to chyba... Lepiej odnotowywać, bo to są skoki, się może wszystko wydarzyć. Tutaj przeszła szóstka, można powiedzieć, pewnie. Natomiast skoki były i lepsze, i trochę słabsze. Maciej Kot, zwycięstwo w kwalifikacjach, to też pozytywny akcent dnia. Ja myślę, że takich pozytywnych akcentów byśmy mogli jeszcze więcej znaleźć. To są choćby takie, że mimo iż skoki jakoś nie były super, to dawały dobre odległości. Zawodnicy są bardzo pozytywnie nastawieni tutaj do skoczni, mimo tych trudów, które tutaj ta skocznia daje, czyli mamy wiatr, mamy zimno, całkiem inna sytuacja. Oni mimo wszystko chcą startować i cały czas są tak pozytywnie nakręceni. Czyli wszyscy zmobilizowani są na jutro, konkurs drużynowy. No, oczywiście apetyty są spore, zwłaszcza po Predazzo. Dla nas jest zawsze cel taki sam. My tutaj celu nie zmieniamy, jeśli chodzi o każdy konkurs, czy to jest konkurs drużynowy, czy indywidualny. Cały czas wracamy do tego, co jest podstawą w osiąganiu dobrych wyników, osiąganiu sukcesów, czyli te dobre skoki. I to jest, z takim nastawieniem idziemy jutro. Co przyniesie konkurs, to się okaże po. Jakim składem jutro startujemy? Składem z Zakopanego, czyli jako pierwszy będzie skakał Maciek Kot, drugi Piotrek Żyła, trzeci Krzysiek Miętus, czwarty Kamil. Czyli Dawid Kubacki tutaj dzisiaj był słabszy? Zdecydowaliśmy, że jutro będzie skakał Krzysiek. Dziękuję i życzę powodzenia jutro. Dziękuję również.